to zapytamy może mamę. Zawsze myślałam, że rękawki będą dla niej najlepsze, ale chyba raczej nie. Chciałam właśnie przymierzyć suknię z rękawem. To przymierzyłaś. Tak. No troszeczkę dekolt mi się wydaje, że jest za mały. Ona ma co pokazać, także mi się wydaje, że dekolt mógłby być troszeczkę super, większy. Super, mama! Znaczy ja ogólnie bym usunęła tą koronkę właśnie w dekoldzie, usunęłabym rękawy i suknię idealna. I przeróbki krawieckie, idziemy do cioci Żanetki. Tak. To się da zrobić, ciociu, prawda? Oczywiście. Rękawy usunąć? Ogólnie. Bez zachwytu, ciocia. Bez zachwytu. Wianek na głowę i taka rusałka. Bardziej mi to gdzieś tak odpowiada na trawkę, boso, po rosie. Co na to tata? Tata, no jak to każdy tata. No, zachwycony córką. Co córka założy, tacie się będzie podobać. Tym razem musimy skoncentrować się mniej na córce, bardziej na odzieniu. No, mi się podoba. Tak. Okej, okay, faktycznie tata będzie słabo doradzał. No ale tak już mają ci tatusie, którzy mają swoje córusie. Robert. Zdecydowanie rękawek nie. I zdecydowanie większe wycięcie na biuście. Wszystko jest zasłonięte. Jest tak oklepane. Słuchaj, czy ty się podlizujesz teściowej? Nie, ale... Pewnie mamy taki sam gust. Ale mamy chyba podobny gust. Dobre relacje w rodzinie to podstawa, tak? Tak, tak. Tak. Nie będę kopał sobie dołków. Mam zarąbistą teściówkę i zarąbistego teścia, zarąbistą szwagierkę, także cała rodzina jest super. Także pozazdrościć i naprawdę życzę każdemu takiej rodziny. Podoba mi się wcięcie w talii. Naprawdę jestem mocno zwężona. Ale faktycznie nie podoba mi się dekolt. I rękawek też nie za bardzo.